Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z WRC, w którym zagramy sobie w tryb kariery. To już będzie raczej kolejny rajdzik, bo no możliwe, że wykorzystam w kalendarzu tutaj w grze jeden weekend na coś innego, bo tutaj w sumie nie wiem, nie mogę za bardzo jechać niczego, nie mam żadnego z tych samochodów, więc przypał tutaj tak samo. WRC2 też nie mam, więc jedyne co mogę zrobić to jakiś węcik i przeskoczymy dalej, bo inżynier jakiś może by wskoczył. Jakby niestety dopiero prawdziwe rajdy z WRC Junior zaczynają się od weeka 6? Nie, 5, przepraszam. No więc... Talent scouta zrobimy, wynajmiemy sobie jakichś mechaników, przydadzą się. Trochę kijowi. Nie wiem, tutaj od bodywork, ale niepotrzebny mi. Napęd na 4, suspension będzie spoko. O. Da, bo to już jest za dużo. Dobra. Inżynierowie. Jest 3. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? Grupa B. A1, H2, talent scout kolejny, A1, Peugeot 309. Możemy to zrobić, to jest z tego co widzę, będzie na asfalcie, Iberia. A nie, tu już jest następny tydzień, ajajaj, no to za bardzo tutaj nie ma co robić, znowu. Więc nie wiem, mogę rest teama zrobić. Bo, albo dobra, zobaczę, może coś nowego będzie. O. Nie. No, czy to i tak nie było znaczenia, czy resta walne, czy ten, więc można to zlać. Widzę, że w końcu jakiś razik jest Peugeot 309 GTI, to jest na pewno naprzód bodajże, tak jest. Okej. Okay. Tutaj tam ostrzeżenie jakiejś karze czasowej. Tutaj jest napęd na przód, więc nie wezmę tego jednego mechanika, szkoda hajsu. Dobra. Star Championship, lecimy. O. To powinno być coś prostego, mi się wydaje. Kiera mi jakoś tak dziwnie się zachowuje. Nie wiem, czy nie będę musiał gry zresetować. Mam nadzieję, że nie, bo że będzie problem. To jest napęd na przód, więc on pewnie nie będzie skręcać. Dobra, jakieś tam... Nie wiem, co za bardzo mogę w nim zrobić. Skrócić bieg jeszcze. No, chyba resztę zostawię, chyba że rollbar. Wolę jak auto skręca jakoś mocno. A to może być kicha i to jest asfalt, więc co możemy obniżyć. Ja nie wiem czy na glebę go nie uwalić, bo Iberia jest tylko asfaltowa. No dobra, zrobiłem wszystkie shakedowny, ustawiłem samochód, jest w pełni naprawiony, niestety tego nie widać. Setup jest taki następujący, jak coś to sobie pauzujcie. Tak, dopracowałem go w miarę mocno. Myślę, że jest dobrze, ja bym jeszcze ewentualnie tył utwardził, żeby mocniej skręcał, więc sobie to zrobię już przy was. Biegi zostawiłem tam przy skrócie tylko o 500 ostatnią wartość, to na sam dole i jakby ja tak się prezentuję i handbrake trochę podkręciłem, bo na hydro trochę ciężej jest właśnie zaciągnąć tak mocno, szybko. No dobra. Zmienię tylko oponki, bo też nie chcę jechać na używanych. Zresztą to tylko 3 etapy, to może bym Nie, wolę nowe jednak. Dobra, na nówkach pojadę. Więc no, to fajnie się prowadzi ten Peugeotik, jest fajnie teraz nadsterowny. Więc no, powinienem coś w miarę pokazać. Oczywiście nudne momenty będę wycinał, a wstawię tylko najciekawsze. Bo inaczej materiał ten by trwał mega długo. 4 right, 5 left.
right, 30. 3 right, long Titans. 50, który startuje, więc na razie się dziwię, że nie pokazałaś jeszcze zielona strzałka, gdzie jestem. O, jedź. Może znowu się pobugowało menu i nie pokazuje. Tak, tak ustawiłem samochód. Mocno. Jaki samochód jest? Nie wiem, czy nie będę musiał grę w przyszłości podgłośnić. No to mógłbym zrobić, żeby trochę mocniej skręcał ten samochód. Podoba mi się to, że jak wcisnę hamulec i skręcę, że przód aż tak nie ucieka, tylko cały samochód nagle się wtacza w zakręt, który ma kołami w miarę. Też bym zmienił właśnie ten brake bias bardziej jeszcze na tył, żeby dupa lekko zamiatała. Fajnie to się prowadzi. Polecam. 309 jest najlepsza chyba taka do rajdów, tylko właśnie bez setupu to jest kaszana, bo strasznie ten przód ucieka na hamowaniach. Nie skręca. Jak zrobicie setup, zmienicie chociaż brake bias na te 60% jakieś, to powinno już wam się poprawić sama jazda. Aczkolwiek ja bym właśnie jeszcze ten toł zmienił, czy... Ojej, dobrze. Toł zmienił, czy ręczny usztywnił bardziej. I... no, my tyle, no. To by wystarczało, nie musicie bawić się w amortyzatory. Nie wiedziałem obok którego znaku. Słaby przejazd. Myślę, że z 5 sekund za mogę być. O lol, pierwszy? To nie wiem, ja w pierwszym sektorze chyba z 6 sekund straciłem. No dobra, no nie kłócę się z tą grą. Najwyraźniej tak dobrze pojechałem. Ale smutny jest ten samochód. Dobra, tu już mogę światła wyłączyć, to... O, nie. Będę se ruszać ze zwykłego ręcznego z przycisku, ale ogółem to hydry będę używał. Bo ja nie ufam mojej hydrołapie, jeżeli chodzi o... dead zone przy starcie. Bo kiedyś miałem tak, że mi zostawało na jakieś 5%, ale to było w innej grze też. Bo, no, ja jeszcze... W zasadzie to ja tylko podpiąłem hydro i nic w nim nie zmieniałem. To jest chyba to samo, tylko w drugą stronę. Raczej na pewno. Bez zaniaka, to jest ładna trasa. I żeby coś, ta gra ładnie wygląda, gram na najniższych, mam tylko cienie odpalone. O, teraz się fajnie złamał. Jak na prostych kołach hamujecie, to jest super, ale jak skręcacie, to już wam przód ucieka, więc nawet nie wiem, czy nie po prostu sprężyny z przodu większe zrobić, albo stabilizator. No, coś takiego. Szkoda, że nie pokazuję międzyczasu, ale w sumie dzięki temu trochę mnie motywuje to. Do szybszej jazdy. Bardziej starannej. Ja na niedzielę nagram, może poradnik w sumie. Może będę mieć fajnego klipa z multiplayera, jakbym grał z dami, czy w ogóle. Bo jednak na multi to śmieszne akcje się dzieją. Chłop pokazuje, żebym podjechał. Podjechałem, mnie cofnęło. Oj, sekundę słabiej. Niedobrze. Ogółem, to auto zarąbiście się prowadzi, jak coś. Ty. Weźmiemy tabliczkę ze sobą.
Widzę, że Easy Flat tu idzie. Najgorsze to są te górki z prawej strony. Ja wolałbym jechać na trasie szerokości jednego pasa niż wzdłuż tych takich terenów. Bo przytniecie, wystrzeli was i was kamień zabije. No tutaj trójka była na flacie, można było mógł wejść free flat czy coś takiego. Powinno to się dostosowywać do samochodu najlepiej. Może też silnik mam uszkodzony, może też dlatego. Bo nie mam mocy, już widzę. Ledwo co ten, piątkę mogę wbić. O ile w ogóle ją wbiję w tym rajdzie teraz. Na tym stage'u konkretnym. Mogę wam powiedzieć, no super jest z tym Peugeotikiem. Przyjemny. Trochę go porozbijałem lekko, niestety. Co skutkuje na utracie mocy, ale ja bym powiedział, że dalej jest mocarny do jazdy. Zrobiłbym go jeszcze bardziej nadsterownego, bo o, teraz mi trochę przód wypluwa. Nawet nie chodzi o to, że to auto nie jest w stanie, tylko ten tył za mocno trzyma względem przodu. Przód się ślizga, a tył jeszcze ma nadmiar gripa. W zasadzie to jest napęd na przód, więc ja bym wolał na odwrót, żeby pojechać. Chyba tak. Wolałbym, żeby auto bardziej rzucało z racji, że jest napędem naprzód. Lubię nadsterowniejsze samochody. Zegar w ogóle nie odzwierciedlają temperatury samochodu. Bo już się dymi na biało. Wybiera papieża samochód. A na desce macie temperaturę wody w prawym dolnym rogu. Na desce i ona się prawie w ogóle nie ruszyła. Ale fajnie, tak ciasno tutaj nawet. Tylko właśnie nie lubię tych skałek z prawej strony, co są. Uważam, że one potrafią zabić każdy samochód. Bo albo się w nie wbijecie, a nie odbije. Albo się w nie wbijecie, albo i rozwalicie zawias, albo rozwalicie silnik. Albo to i to, w najgorszym przypadku. Ale w sumie dzięki temu trasa jest bardziej wymagająca. Trzeba uważać. Nie wiem, to nie był prawy, czy to była czwórka. To było nawet ostrzejsze. O! Moc mi odcina. No serio, mam wrażenie, jakby ta wskazówka się w ogóle nie ruszała. Nie jedzie, panie! Ty mi na biało, nie kopci. Gaz odpuściłem przed metą. Dobra, oszczędzam silnik, bo już samochód nie chce jechać też. Siemka. Oh shit, no już widać, że tutaj lack of power był. Dobra, 7 sekund, no to jest do nadrobienia. Dobra. Oj, mogli. Dobra, poczyniłem słabe naprawy, niestety auto już się poddaje, pony. Okej, okay, tu jest jeden stage, zostaję na tych softach, właśnie w końcu nauczyłem się odczytywać, co teraz będzie za etap. 60, przód miększy mogę zrobić, bo rollbar z przodu miększy, oj tak. Powinien być bardziej żwawy ten samochód. Tak, polecam sobie zapisywać właśnie, jak zrobicie te setupy wszystkie. No ale niestety bardzo nie udało mi się naprawić samochodu, więc muszę być bardzo ostrożny. Udało mi się naprawić tylko silnik i steering, bo był w krytycznym stanie, bo nic nie naprawiałem. Trochę problem. A no, na szczęście to jest jeden etap, więc naprawię. Nie wiem, jak to się stało, że to auto nagle
z rajdu na rajd normalnie straciło wszystko. Jakby przed chwilą się nie świeciła ta kontrolka o check engine. Ale problemy są z tym samochodem teraz. No power! Ale to źle jedzie teraz, przez to, że nie ma mocy. Nie wiem, o co chodzi. Check engine nagle wywaliło na początku tego rajdu, na końcu poprzedniego nie było tak tragicznie. A silnik tylko na żółto był w naprawie. No i dalej hamulce są jakieś takie denne trochę. Nie zarzuca dalej samochodem. Nie podoba mi się to. Może hamulce mam uszkodzone i dlatego. Niestety miałem tylko 15 minut naprawy, a... ten... A po shakedownach miałem full czas. Praktycznie. Wiem, że to jest kwestia mechaników, ile czasu mam. No tutaj to stracę z 20 sekund, myślę, na tym wszystkim. Ajajaj, cały czas ten prawy przód obcieram. Jest... ja trochę... auto nie chce fajnie skręcać. Myślę, że steering ma jednak duży wpływ. Nie tyle co suspension, bo suspension w sumie jakby się zepsuło, to po prostu miałbym koło wywalone już pewnie. A jak mam steering rozwalony, to mi auto nie chce skręcać fajnie. O, ale już dymi. Każdy ten dym jest w miarę realistyczny, tylko jest pionowo do góry w trakcie jazdy. Zresztą pewnie jest tak, że przez chłonicę się uszkadza silnik jeszcze. Teraz moje dwie najbliższe naprawy to będzie chłonica i silnik, żeby mieć już problem z głowy. Dam jeszcze trochę balans hamulca na tych. Polecam wam też. Bo potem właśnie przód nam ucieka i jest drama. O, na przykład teraz ucieknie znowu przód. Ale tylko obcierka była na szczęście. Dobra, mamy to. Ale myślę, że to będzie słaby czas na tle botów. I... tak, myślę... 36 sekund, ale tylko silnik miałem uszkodzony. Przejechałem bezbłędnie to. Ja pierdzielę. Dobra, raczej naprawi się auto. Niezbyt idealnie. Teraz mediumki, brake bias. Nie wiem, jeszcze o dwa zmienię na tył. Dalej mi nie skręca samochód tak, jakbym chciał. Dam bardziej, żeby rzucało nim. Dobra, teraz długi stage, ale przynajmniej mam silnik naprawiony. To jest jedyna ważna rzecz w tym wszystkim. A tutaj skończyłem. Znaczy tutaj nawet zaczynałem poprzedni etap. Dobra, moja rada ogółem. Jak już będziecie grać, jak macie skupiać się na rajdach, no i tak wspomnę pewnie w poradniku, ale takich właśnie kilkuetapowych. Najpierw naprawiajcie silnik, potem zawieszenie, a potem silnik, wszystko z silnikiem związane. Bo widzicie, naprawiłem silnik i od razu to auto inaczej jedzie. Pod górę przyspiesza lepiej niż z górki przed chwilą. O, pierwszy raz pokazuje te etapy. Tam widzę, ile mogę nadrobić. Jest git. 40 sekund muszę zdjąć łącznie. To jest do zrobienia. Jakby czasami w trójkę da się na flacie wjechać, a czasami się nie da. Dalej mnie to boli. A to była jedynka. I włamałem się w nią szybciej niż, niż w trójkę. Bolą mnie takie szczegóły. Dalej. Lepiej jest niż w WRC Generation, ale poprawiliby jeszcze.
Ale to smooth było. Smooth operator. 8 sekund, to jest git. Potrzebuję jeszcze jakichś 32, ale to jest tylko jeden przejazd, więc myślę, że łącznie 16 jestem w stanie zdjąć z niego przynajmniej. Będę mieć pewnie, może nawet z 20 zdejmę, jakbym z 20 zdjął, byłbym w ogóle zadowolony. Nie była jedynka jak coś. O, to już była jedynka. Czemu te boty nagle tak przyspieszyły? Przecież ja jadę nawet szybko. Tak, jakby 8 sekund straciłem nagle. Gdzie? Gdzie? Czyli gra mi chce powiedzieć, że pierwsze 3 zyskałem 8 sekund, bo byłem szybki, ale w następnym, kurwa, jednym straciłem to wszystko, co w tamtych trzech zyskałem, jadąc jeszcze lepiej. No i znowu 4 sekundy zyskałem. Nie rozumiem. 19. 2 sekundy straciłem? Lol? O, teraz jestem w stanie uwierzyć w to, że 2 sekundy straciłem. Nie chce mi się powtarzać tego. Dobra, dojedziemy tak jak będzie. Trudno już, kurwa. Nagle pewnie będę z 15 sekund za nimi po tej jednej karze 6-sekundowej. No niestety, miałem za słabo naprawiony i tak samochód. Dalej mam lekko kierownicę skręconą, bo steering mam uszkodzony. To był hairpin, a nie square. My tak dużo nie straciłem. Na pełnej. Ale mi tam boty odjechały nagle, tak z dupy. Nadrobiłem. O, ale negatyw mam z przodu. Dobra. Wracam po raz piąty. W zasadzie, miałem poprzednie próby. Powiem wam, masakra to jest. O, dosłownie przed sekundą jechałem. Miałem kierę skręconą lekko w lewo. Wcześniej miałem skręconą mocno w prawo na starcie. A teraz mam mocno w lewo. Jakby... To przez to wam chcę powiedzieć, że rando RNG jest po prostu, jeżeli chodzi o uszkodzenia. Ja najprawdopodobniej nie skończę tego przejazdu. Od razu jak mi walnie zawieszenie na prostej czy coś, nie walnę w nic, a uszkodzenie będzie takie, że już nie będę w stanie jechać, to po prostu przewinę to. Ten rajd cały. No to nie ma sensu nawet. A możecie zauważyć też, jak te boty nagle zasuwają. Zobaczycie, że ja jeszcze je dogonię. Po czym one mi znowu odjadą, bo już jechałem to. Dość daleko byłem. Niestety, oto mi się uszkodziło z dupy. Nagle mi samochód nie chciał skręcić. Bo zawieszenie się uszkodziło. Lewe koło cały czas. Tylko na różne sposoby. Już mi felga walnęła. Już koło mi urwało w zakręcie, koło mi urwało w sensie, no, że przestało skręcać, bo jechało prosto cały czas. Urwało mi po prostu, że jechało nagle prosto w zakręcie, na prostej, przed zakrętem mi w ogóle opona walnęła. Przeróżne rzeczy się działy, naprawdę aż nie chcę tego pokazać, bo to szkoda czasu. Jakby ja mam teraz 45 stopni skręconą kierownicę w lewo i nie da się jechać praktycznie. Ale cisnę jak mogę. 2 sekundy jestem. Bo ani raz nie zszedłem poniżej 2 sekund. O! I już mam kierę rozwaloną. Więc tak. Podskoczył mi samochód i już miałem uszkodzone zawieszenie. Więc no, pominę to wszystko, naprawię samochód na maksa i pokażę wam resztę przejazdu. Niestety to, no, słaby ten rajd wyszedł, niestety. Dobra, generalnie, tak jak już wiecie, pominąłem poprzedni rajdzik, jeden i w połowie wyszedłem z drugiego.
Do naprawić samochód, bo to nie było sensu jechać, w ogóle zawieszenie miałem za bardzo uszkodzone. Uszkodziło mi się od wyskoku i tam inne próby też, które robiłem, wam powiedziałem jakie były. Teraz po prostu chcę dojechać do mety, jakoś nie rozwalając auta do końca, ale też jakoś w miarę szybko, żeby to się fajnie oglądało. Najwyżej cały ten przejazd wstawię. Zależy ile będę mieć minut materiału, bo nie chcę też za dużego. Krótsze są nawet lepsze. Z racji, że tam pominąłem, to mam duży zapas teraz czasowy. Jakby możecie zauważyć, ta czałka w lewym dolnym rogu jest trochę okłamana z tą, gdzie jestem ja, gdzie są przeciwnicy. Bo na starcie ona mi odjechała, teraz ja jej odjechałem i zaraz zobaczę, jaką przewagę będę mieć. Bo nie wiem, ja jej nie ufam już, bo już widzę, że z powrotem mnie doganiają, mimo że nie jestem w stanie nawet szybciej jechać, bo auto nie chce skręcać, a jest mega nadsterownie zrobione. Jakby dwa razy zrzuciłem w dół, ale gra zanotowała tylko raz. Właśnie dlatego nie lubię na sekwie grać trochę. Ja się lubię, ale nie wiem, te rajdy wszystkie są jakieś zjebane, że strasznie z opóźnieniem, chociaż czaję, że to jest stary samochód. No chociaż za opóźnieniem by auto mogło zmieniać bieg jeszcze w dół. A shifter byłby najlepszy do rajdzików. Tymi starymi autami i na sprzęgle jechać. No i te boty jak mnie dogoniły nagle i pewnie jeszcze im odjadę zaraz, znając życie. A, no i znowu im odjeżdżam. Śmieszne. To nie były czwórki, jakby piątka wcześniej, jakoś na początku pierwszego, była dużo ostrzejsza od tych czwórek. Yikes. Śmieszne to było. No jakby, nie wiem. Na początkowych etapach ledwo co wygrywałem, a teraz nawet 360 zrobiłem. Nie wiem co się stało, jakiś glitch ekranu. I teraz odwalam na drodze i odjeżdżam tym botom. Jakby ja nie rozumiem o co chodzi. Ojeju. Szkoda, no dobra, walić to, no chcę przejechać też po prostu. Ale jakby reset tam zaliczę i zobaczę ile stracę. Bo coś czuję, że i tak nic prawie nie stracę i dalej pierwszy dojadę. Teraz to wszystko jeden i square, a jest jakieś takie inne. O, cute hairpin. Ale mi boty tu odjechały. Co jest? Ej, miałem przewagę ilu? 4 sekund? Albo i więcej? Dostałem 5 sekund, 6 sekund kary i nagle jestem, kurde, 5 za nimi? Nieśmieszny jest ten żart. Jak one odjeżdżają? O co chodzi? No jakby rozumiem, że ja zsypałem, ale że aż tak? Co ci one są już? Kurwa, zaraz będą kolejny stage jechać. Nie no, żartuję, że nie, bo już nie ma więcej. A, nagle je doganiam, w ogóle zobaczcie to. Tyle co mi odjechały, jakoś kolosalnie, już jestem za nimi. Jest takie okłamane, naprawdę, przepraszam, że tak cały czas na to narzekam. No ale to jednak jest, nie wiem, miało pokazywać ci jak wolno jedziesz, bądź jak szybko, a na razie to ja nie wiem właśnie jak jadę. Szkoda, słaby, no szkoda, że wcześniej tak słabo poszło. Oj, dopiero chłop pokazał, żeby się zatrzymać, jak w niego walnąłem. O, no dobra, i pewnie to jest, no właśnie. Pół godziny ponad dostałem. Nie wiem, czy nawet 45 minut. Szkoda. Ale sponsor pewnie i tak będzie zadowolony, bo miałem brać udział tylko w wyzwaniach. Nie, nic nie było, że mam wygrywać. No tak. Odbijemy się w sezonie, bo to jeszcze off-season jest.
No, bez kitu, to zaliczyło. Samo pierdoli, ale chcę zobaczyć coś, jak my stoimy. Drugie i trzecie to jest Championship, więc nic z tym nie zrobimy. Tak jest. No dobra, więc będzie co nagrywać. No niestety dzisiaj nie siadło. Z tego co widzę, to około 40 filmów nagram, zanim skończę całą tą karierę juniorską. No ale zobaczymy jeszcze, więc no. Dzięki za oglądanie. Niestety ten odcinek nie był tak za bardzo przychylny mnie. Wszystkie te rajdy, no znaczy no początkowe jeszcze jakoś były fajne, ale potem już się zaczęło psuć, jak auto uszkodziłem. No, dzięki za oglądanie. Zostaw komentarz, jeżeli chcesz, a jak nie, to zawsze możesz być na mojego Twitcha. W środę gram w WRC, a poniedziałek, wtorek, czwartek i sobota gram w Assetto Corsa Competizione przeważnie. Ale jeszcze się zobaczy, taki na ten moment jest schemat, kalendarz grania, więc filmowania. Więc no, trzymajcie się cieplutko i na razie.